Czy można w Polsce żyć z grania w gry? Ależ oczywiście i to jak, bo rozwój e-sportu w naszym kraju przyspiesza nie tyle z roku na rok, co w zasadzie z miesiąca na miesiąc. Coraz więcej graczy, coraz więcej sponsorów, to wszystko napędza zainteresowanie i powiększa budżety e-sportowych organizacji. A tych jest naprawdę sporo. Ludzie chcą inwestować w e-sport, bo można na nim nie tylko dobrze zarobić, ale też przy tym dobrze się bawić. Co podkreślają choćby Marcin Gortat, były gracz NBA, czy Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa. Oni obaj zainwestowali w e-sport i nie żałują. A skąd ten fenomen? E-sport jest też dobrym sposobem na tak naprawdę na trafienie do młodszego odbiorcy i widzimy, że korzysta z tego FIFA Federacja Piłkarska, w której chociażby ponad połowa przychodów w zeszłym roku to był już e-sport, to były gry i FIFA, więc widać, że to jest jakiś sposób na dotarcie do tej młodzieży. Gracze zarabiają głównie na turniejach, ale ci najlepsi mają też prywatne kontrakty. A o jakich pieniądzach mówimy? Na przestrzeni lat polscy zawodnicy zarobili łącznie ponad 15 milionów dolarów. Jeszcze z 15 lat temu turnieje tak naprawdę grało się o myszkę albo o klawiaturę, co dzisiaj jest nie do wyobrażenia, bo chociażby niedawno zakończyły się Mistrzostwa Świata w grze Dota 2 i pula nagród wynosiła 40 milionów dolarów, więc to już są naprawdę potężne kwoty. Mistrzowie zgarnęli ponad 4 miliony dolarów na głowę, a Polak Michał Niszenkowski zdobył ponad 700 tysięcy. Jego drużyna była w czołówce, więc to też jest świetny wynik. No i profesjonalni e-sportowcy, wiadomo, mają też kontrakty. Podejrzewam, że w Polsce to nie są kwoty wyższe niż 10 tysięcy złotych miesięcznie, ale to tylko tak naprawdę moje podejrzenia, bo tutaj e-sport jest zaskakująco szczelny, jeśli chodzi o zarobki. Zbytnio gracze się nie chwalą. No i do tego dochodzą właśnie nagrody z turniejów. A grając w które gry można zarobić najwięcej? W tej chwili najwięcej zdecydowanie się zarabia w Docie i to jest przepaść, że jest Dota i daleko później nic. No, Dota to jest Tower Defense, gra typu Tower Defense, ale to jest bardzo skomplikowana sprawa, jeśli chodzi o pulę nagród w turnieju The International Dota 2, bo tak naprawdę pula zależy nie tylko od tego, ile da organizator, ale od samych graczy na całym świecie. Gracze kupują przepustki w grze. Część z tych przepustek trafia do kieszeni twórcy gry, a część trafia do puli nagród. No i przez to, że przez 2 lata nie mieliśmy turnieju, pula nagród się tak skumulowała, że wyszło 40 milionów dolarów. Ale w poprzednich latach też zdecydowanie Dota 2 tutaj była na czele, bo to były kwoty rzędu 30 milionów ponad, więc to też robiło wrażenie. Takim jednorazowym wyjątkiem były Mistrzostwa Świata w Fortnite, gdzie też można było dostać kilka milionów. Brzmi dobrze, prawda? A nawet gdy premie za turniej nie są aż tak wysokie, to i tak śmiało można powiedzieć, że czasy, gdy e-sportowcy musieli zadowolić się wypłatą w podkładkach na myszy albo kartach prepaid do sklepu komputerowego, odeszły w zapomnienie.